matrixowych pytań i odpowiedzi ciąg dalszy. Dzień dobry Państwu, cześć Robert. No, bez straty, bez wstępu. O co chodzi? Trudny temat. Przywaliście za mocno z tym homoseksualizmem. Może, tylko co? No, przyjrzyjmy się naturze. W pewnych gatunkach homoseksualizm występuje w przedziale między 1 a 2% populacji. I to jest jeszcze do przyjęcia, jakby, bo populacja się obroni, natomiast my jesteśmy przeciwko zdecydowanie, ja nie zmienię zdania. Nie, po prostu, bo nie, bo to jest moje przekonanie. Promowanie zachowań homoseksualnych jest moim zdaniem szkodliwe społecznie i będę się tego trzymał i mogę nawet dyskusję jakąś nawiązać na ten temat. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że w wyniku tej promocji, to oczywiście do tego nie dojdzie, ale czysto ideowo potraktujmy. Załóżmy, że promocja, podobnie jak moda, tych zachowań homoseksualnych będzie miała taki zakres, że wszyscy będziemy homoseksualni. W ciągu jednego pokolenia nie ma nas. Zabijemy wszystkich ludzi. Może nie bezpośrednio kulą czy uszkadzając ciało, ale taki problem na przykład jest w tej chwili w Polsce z ubezpieczeniami. Mamy tak zwaną dzietność, ciekawe słowo, nie? No ale takiego używają. 1,2, 1,3, w tych granicach się waha, co oznacza, że na parę, tak, która łączy się ze sobą i chce mieć rodzinę, rodzi się 1,2 dziecka, czyli dziecko i dwie rączki dodatkowo na przykład, tak? Co w prognozach ZUS-owskich powoduje, że nikt nie będzie miał żadnej emerytury. Żeby nastąpił rozwój społeczeństwa, żeby mogły być emerytury przyznawane, to musi zostać ten współczynnik przekroczony, przekroczona dwójeczka, czyli 2,2 to jest absolutne minimum, żeby zachować społeczeństwo. A ono się kurczy. Dramatycznie starzeje się nam naród. I jeżeli będziemy promować takie zachowania, to one się przekładają właśnie na takie dane już konkretne. I to nie, że ja wymyślam, tylko to są konkretne wypowiedzi fachowców, którzy te wyliczenia potrafią udowodnić, prawda? Bo ja o nich rozmawiałem akurat wczoraj, tak się zbiegło z moim przyjacielem. No i teraz patrząc na ten ideowy schemat, to po prostu nie miałoby sensu, tak? Oczywiście w przyrodzie obserwujemy zachowania homoseksualne, ale to są zachowania homoseksualne, czyli na przykład barany są bardzo chętne do kopulacji homoseksualnej, ale nie ograniczają się tylko do homoseksualnej, czyli społeczeństwo się namnaża. Kaczki, w ogóle wśród ptaków jest duży odsetek osobników homoseksualnych. Ale kaczki na przykład też nie ograniczają się tylko do kopulacji homoseksualnej, tylko mimo wszystko w tej prokreacji uczestniczą. A tu promuje się społeczeństwo stosunkowo mało liczne i uważa się, że to jest naturalne. Naturalne jest wtedy, kiedy rozgrywa się w danej populacji, rzeczywiście jest to naturalne i wtedy to zachowuje sens, tak? Czyli stabilność populacji będzie, powiedzmy, powodować rozwój społeczny. Ostatnio słuchałem nawet wybuchu śmiechu pana Korwina Mikke, bo jakiś redaktor, ja nawet nie wiem, czy jakiś redaktor określił liczebność społeczeństwa homoseksualnego w Polsce na 10%, na rany. No wiesz, Jacek, ja muszę troszkę skomentować tak samo ten temat, bo moim zdaniem to jest kolejna próba po prostu skłócenia. Ewidentnie tak. Próbują manipulować. Swego czasu, jak ja byłem młody, no to śmialiśmy się z takich osób, mówiliśmy otwarcie, nazywaliśmy tak i nie było to promowane. W tej chwili dochodzi to do paradoksu, kiedy mniejszość rządzi większością,
niestety tu jestem konserwą, mam żonę, mam dzieci i nie chciałbym, żeby moje wnuki miały dylemat, czy mogą wejść do ubikacji takiej czy inakiej i żeby ktoś im robił wodę z mózgów. Dochodzi do absurdu. Bo dla mnie to jest woda z mózgów i mamy też prawo do takich poglądów. Tak. Powiem tak, zawsze, nie, znaczy tak, nie interesuje mnie, kto z kim chodzi do łóżka, o ile on mi nie każe patrzeć jego oczami. No właśnie. I tylko nam o to chodzi. Przepraszam bardzo, nie zmuszajcie nas do tego, żebyśmy tolerowali coś, co nie jest dla nas, do czego nie jesteśmy predysponowani i czego nie chcemy. Jeśli ktoś ma takie poglądy, takie podejście, proszę bardzo, ale nie narzucajcie się z nimi. Ten zarzut tam został rozwinięty, bo być może albo komentująca osoba jest homoseksualna, albo ma kogoś bliskiego homoseksualnego. Nie wiem, bo nie zostało nam to przedstawione. I tamten zarzut jeszcze dotyczył tego, że ona zna wielu uczciwych ludzi wśród tego towarzystwa. Absolutnie rozdzielamy te dwie rzeczy. Ja się przyjaźniłem z biseksualnym człowiekiem, jak chodziłem do liceum i też nie miałem nic przeciwko, tak? Bo on nie wchodził na moje pole, a ja na jego pole wchodzić nie miałem ochoty. Więc na pewno są inteligentni i uczciwi ludzie, jak w każdym towarzystwie, jakkolwiek byśmy tych grup nie zapięli. Tak, jak w każdym narodzie, jak w każdej społeczności, jak wszędzie są tacy i owacy, tylko chodzi nam tylko o to, żeby ktoś nam nie kazał nagle, żeby z czegoś, co jednak nie jest aż tak bardzo naturalne, robić coś, co będzie wręcz wyzwaniem i sztandarową opcją, żebyśmy tak zaczęli żyć. Tak. Tylko o to nam chodzi. No i przede wszystkim no, bez promocji takich zachowań, bo są to jednak zachowania intymne i czy my heteroseksualni mamy robić paradę równości, antyparadę jakąś? Czy ktokolwiek idzie przez ulicę przez cały dzień na kolorowo i promuje, że jest heteroseksualny? Nie. To jest życie w zgodzie z naturą. A tu mamy pewien błąd w naturze, który się realizuje prawdopodobnie po coś. Prawdopodobnie też jest jakiś sens w tym, ale nie chodzi o to, żeby to przekładać na całe społeczeństwo. Oczywiście, ja podchodzę do tego jako ciągły element większego planu, który ma doprowadzić do tego, żebyśmy nie zaczęli myśleć wspólnie, tylko znowu, żebyśmy byli rozdzieleni. Ale wracając do efektywności naszych słów i naszych poglądów, dochodzą, znaczy przynajmniej doczytujemy się, że ludzie, znaczy przynajmniej co po niektórzy nasi widzowie uważają, że no, mówimy, że tak łatwo zrobić pstryk i wszystko zadziała. A tutaj są wielomilionowe medytacje, które nic nie zmieniają. No i co z tymi medytacjami? Jest to efektywne czy nie? Odpowiedziałem w komentarzu, że mnie tam nie było. Nie wiem, na czym polegała ta medytacja, nie wiem, czy była spójność tej medytacji, czy ona była w jednakowym czasie. Takie parametry trzeba uwzględnić, a ja tego nie wiem po prostu, więc nie będę się odnosił, bo mam za małą wiedzę, po prostu i tyle. Ja mam doświadczenia z medytacji wspólnych, które działają, tak? Uzdrowienia różnego rodzaju. Ten eksperyment 15-15-15 chyba w 2016 roku zadziałał. Dostaliśmy zwrotki z różnych środowisk, co się wydarzyło dokładnie o tej godzinie. Więc my mamy taką obserwację. A tu nie wiem, czy obserwacja występuje, czy nie, czy jakiś skutek to przyniosło, a może jest tak, że to się ułożyło w przestrzeni, przygotowało wzorzec do przełączenia i czeka. I teraz to jest niezwykle trudno sprawdzić. Ja nie mam takich zdolności. Może jacyś czarodzieje to mogą sprawdzić. No nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Na pewno bez naszej aktywności nic się nie wydarzy. Ja jestem o tym całkowicie przekonany, dlatego robię to, co robię. Wiesz, Jacku, tu jeszcze mamy do czynienia z taką sytuacją, że my nie wiemy, co by się stało, gdybyśmy nie zadziałali.
być może bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, gdyż plan matrixowy jest taki, a nie inny. Można sobie tutaj mnóstwo posłuchać na temat tego, co NWO w poszczególnych latach i datach planowało, a się nie wydarzyło, więc być może właśnie tutaj mamy taki efekt. Mówimy, że czy brak efektu nie jest właśnie efektem? Bo też może być taka sytuacja, że plan był 2020, już parujemy, a tu nagle mija rok następny, no dobra, następny, to prześlizgnijmy się po faktach, tak? Mówiliśmy w poprzednim programie o Marduku i próbie otworzenia przejścia międzywymiarowego. Do tej pory się nie udało, ciągle im się to urządzenie psuje. No jakieś takie bardzo psujące się te miliardów tyle miliardów dolców, opieka Boga samego, a tu się im to psuje, tak? Patrzę im się. Więc skąd wiadomo, czy akurat ta milionowa medytacja w tych szkołach, to był Tajwan, tak? Gdzieś tam, poczekaj, w Tajlandii. W Tajlandii. Też na te. Mhm. Czy właśnie ona nie spowodowała, że to nie udało się sprowadzić tego Marduka, tak? Bo by nam narozrabiał. Trzeba by było do tych, którzy to organizowali, napisać, zapytać ich, jaka była intencja i sprawdzić po faktach. A ja słyszałem o tym, ale nie wiem, jaka była intencja, nie sprawdziłem tego. Dobrze. Kolejny kamyczek. Taka ogólna. Kolejny kamyczek do naszego ogródka. Kwestia wnikliwości. Czyli miło gaworzymy, ale niewiele z tych wiadomości wytrzyma najprostsze próby pytania. Dla przykładu, twierdzicie panowie, że wystarczy powiedzieć: nie bawcie się w tą grę, idę zrobić herbatkę, a może napijesz się ze mną. No dobrze, powiedziałem w tym, co mnie codziennie spryskują chemią, smurek. A telekomunikacyjnych... Czyli generalnie mamy taką sytuację, że nasza informacja, że jest możliwość, jest sprzeczna z tą niemożnością, która się nie dzieje. I teraz możemy wrócić do tej samej odpowiedzi. Co by było, gdyby? Ja mam tylko jedną odpowiedź. Mi się udaje. Ja nie gram i system ze mną nie gra. I skutecznie unikam systemu i mi się udało. Taka jest moja obserwacja. Dlaczego się nie udaje większości? Dlatego, że my... Prosiłbym widzów o wyrozumiałość, bo muszę się posłużyć fizyką kwantową. Tam było to słynne doświadczenie, w którym udowodniono, że wyrzut z działka elektronowego, elektronu, przed tymi słynnymi dwoma szparkami przepuszczającymi, że on jest przed nimi jako fala i dopiero w momencie, kiedy następuje pomiar, czyli obserwacja, on się zamienia w korpuskułę. A jeżeli go nie obserwujemy, to dalej jest to zjawisko falowe. W związku z tym wyprowadzamy wniosek, on jest teraz bardzo uproszczony, że my poprzez obserwację utwardzamy rzeczywistość. I jeżeli jedna osoba nie zgadza się z utwardzaniami, powiedzmy, 10 czy 10 tysięcy osób, no to przykro mi, ale to się nie uda. No znowu wrócimy do hasła w kupie siła, do zbiorowej projekcji. Jeśli mamy projekcję 7 miliardów, 800 milionów, 350 tysięcy, a pozostałe 200 tysięcy... Ty co, kurde, ankieter jesteś? Nie, śmiejemy się. Po prostu tu chodzi tak samo o tą zwykłą statystykę, o proporcje. Czyli im więcej ludzi będzie myślało w taki sposób, że będzie projektowało ten świat na swój wzór, to szansa zmiany... No liczymy również na przełączenia fraktalne, tak? Tak. I cały czas mamy do czynienia z tym samym procesem. Nie robiąc nic... Na pewno nie będziemy mogli zauważyć efektów zmiany w sposób szybki. Tylko jeśli ruszymy swoje cztery litery i rzeczywiście zmienimy swoje życie i będziemy spójni w tym, co myślimy, co robimy, co komentujemy, gdzie wrzucamy kamyczki, a siedzimy na fotelu i nic się nie dzieje, no to żadnej szansy nie będzie. Zawsze powtarzaliśmy, zaczynamy od siebie, od swojego otoczenia, od najbliższych, i pomału te cuda mogą się zadziać. Parę osób znamy... W moim życiu same cuda się dzieją, ale ja tak żyję. Ja zmieniłem całkowicie tryb mojego postrzegania.
Więc nie mówię, że ja nie istnieję w Matrixie, tak? Bo zaraz ktoś zauważy to, że istnieje jednak. Nie, no oczywiście, że istniejemy, mamy swoje problemy. Matrix jest systemem takim, który rzeczywiście nam daje często popalić. Są nerwy, bo to jest po prostu życie. Zgodziliśmy się na tą historię, na tą rozgrywkę i cały czas zostaje nam ostateczność. Czyli albo działamy, albo narzekamy. No i wybór należy do Was, kochani. No, my działamy, tak? Konsekwentnie, powolutku, z cierpliwością mnicha buddyjskiego. Podawaliśmy, o, przykład Gandhi jest przecież w naszym programie. Popatrzcie, jak on to zrobił. Spokojem, cierpliwością, kontaktem z ludźmi. No i co? I Hindusi wyparli ciemiężycieli. Raz z górki, raz pod górkę. Ja wczoraj tak samo, wiesz, spędziłem piękny dzień na działce, na Bosaka, oglądałem sobie niebo, no i oczywiście, że przelatywały. No co przelatywały? Wrocław jest duży, jak jest piękne niebo, no to trzeba doprowadzić, żeby nie było ono super przejrzyste. I co mogę zrobić? Pomstować, rzucać kamieniem do tych samolotów? Jeśli chodzi o to, o świadomość, co się może zadziać, albo co tam jest, no widzieliśmy mnóstwo filmików. Ja szczerze mówiąc nie byłem na pokładzie takiego samolotu i nie mogę w 100% stwierdzić, co się dzieje, ale wiem jedno. Jeśli mam być mocniejszy, to po prostu muszę dbać o profilaktykę i dbać o siebie. No. Tak samo z falami elektromagnetycznymi. Dokładnie to jest taka sama sytuacja. Żyjemy w czasach naprawdę ciekawych. Obyś w ciekawych czasach żył. To się nam sprawdziło. Wybraliśmy sobie na tym wyższym planie ten czas i znowu wrócimy jak do mantry. To wszystko zależy od nas, od każdego z osobna, kto co zrobi. Jest pewien jeszcze problem do rozwinięcia, który wspomniałeś, a ja go sprecyzuję. Czyli my nie wiemy, co by było, gdybyśmy nie robili dokładnie tego. Dokładnie. Dlaczego nie wiemy? Ponieważ w naszej obserwacji, w tym właśnie Matrixie, w tym pudełku, mamy do dyspozycji tylko jedną obserwację jednej osi czasu. A te osie, one się wytwarzają w wyniku przełączeń, są takie punkty startowe, w którym podejmujemy jakieś ważne decyzje, one całkowicie zmieniają nasze życie. Czyli tak naprawdę to idzie tak, że my z jednej osi czasu, potencjalnie kontynuowanej, przełączamy się na obserwację innej osi czasu i tam jesteśmy z całą naszą uwagą. I tak wygląda nasze życie. Nasze życie to nie jest jedna ośka obserwacji, chyba że ktoś prowadzi całkiem nierozwojowe życie, tak? Tylko wszystkie meandry naszych wyborów, prawo, lewo, tak, nie, drzewko decyzyjne i do tego można dołożyć i wychodzi bardzo skomplikowana droga przełączeń naszej uwagi na inny rodzaj obserwacji. I teraz, ponieważ nasza obserwacja mieści tylko jedną taką linię, to nie możemy mieć podglądu właśnie to, na to, co powiedziałeś, co by się wydarzyło, gdybyśmy tego nie robili, albo... Albo co się wydarzyło. Albo co się wydarzyło. A na co nie mamy wglądu. No właśnie. W kolejnych koncepcjach chyba już nie będziemy mówić, bo ramy czasowe odcinka najprawdopodobniej się wyczerpały. Jakoś dzisiaj nam idzie bez zegara wszystko. No to pora się pożegnać. To dziękujemy Państwu. Mam nadzieję, że zaspokoiłem ciekawość i odpowiedziałem na pytania. Będziemy regularnie odpowiadać na pytania. Tak, obiecujemy się poprawić. W miarę poprawić. Możliwości i wiedzy oczywiście, prawda? Komentarze są dla nas bardzo istotne i tu znowu bardzo wielka prośba do naszych widzów, żeby pytania były tak zapisywane, żebyśmy po pierwsze wiedzieli, czego dotyczą. Nagrania, które są emitowane, mają już co po niektóre kilka miesięcy, niektóre były nagrywane w tamtym roku i bardzo ciężko jest wrócić do tej myśli albo do tej intencji. Nie jesteśmy w stanie przysłuchiwać odcinków, żeby zweryfikować dokładnie, czego dotyczy to pytanie. Jeśli ono jest zadane w sposób ogólny, bardzo ciężko nam będzie udzielić takiej sprecyzowanej odpowiedzi. Dlatego, proszę Państwa, proszę zadawać inteligentne pytania, takie, żebyśmy mogli odpowiadać. No na spam niestety nie będziemy reagować. Na kłótnie też nie. Żegnamy Państwa. Żegnamy. Do widzenia. Do widzenia.